I wracamy do Księgi Rut, czyli jesteśmy w pierwszym rozdziale. Przeczytajmy raz jeszcze początek tej księgi. Zakończymy omawianie pierwszych 7 wersetów. Księga Rut, czyli 8 księga Biblii, pierwszy rozdział od 1 wersetu. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie zaś jego Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut i mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowie i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Ojcze, wyznajemy, że Twoje słowo jest prawdą, życiem i naszym pokarmem. Potrzebujemy Twojej obecności w Twoim słowie i dziękujemy, że łaskawie nas pouczasz i wzmacniasz przez nie. Prosimy Cię, nawiedź nas duchem Twojej łaski, Twojej życzliwości, abyśmy pojęli Twoje słowo, aby ono mieszkało w nas, aby uśmiercało w nas grzech i rozbudzało żywą wiarę. I prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Akcja Księgi Rut dzieje się, to już mówiliśmy, krótka powtórka, w czasach sędziów, a więc odstępstwa Izraela, zaczyna się informacją o głodzie w Izraelu, w Betlejem, w domu chleba. Ten głód był przejawem sądu Bożego nad Izraelem z powodu jego odstępstwa i ocaleniem dla Izraela był tak naprawdę żal za grzech i nawrócenie, wyznanie grzechu, odwrócenie się od niego. Natomiast w Księdze Rut widzimy, i to jest początek tej księgi, że człowiek o imieniu Elimelech wraz z żoną Noemi i dwoma synami, Machlon i Kilion, opuszcza Betlejem i udaje się do sąsiedniego Moabu. To, tydzień temu mówiliśmy, że było to jak opuszczenie kościoła. To było opuszczenie ziemi, którą Bóg obiecał Izraelowi. To było szukanie szczęśliwej przyszłości na własną rękę, poza sferą Bożych obietnic. I skutek był taki, że Elimelech niestety zmarł. Po tym wydarzeniu dwaj synowie Noemi, czyli Machlon i Kilion, poślubiają Moabitki, Orpę i Rut. Ale i oni, ci synowie, również umierają. I dzisiaj przyjrzymy się, myślę, jeszcze kilku ważnym informacjom z tych pierwszych 7 wersetów, i odnieśmy je do naszego życia dzisiaj. Zacznijmy od Moabu. Elimelech wraz z rodziną wyszedł z Betlejem do Moabu. Jeżeli szukałbyś miejsca, żeby przetrwać głód, trudny czas, no to Moab wyglądał jako naprawdę ciekawe i dobre miejsce. Kraj był położony wyżej niż Izrael, miał żyzną ziemię, dobrze nadającą się do upraw. Natomiast, jeżeli jesteś Izraelitą, to Moab jest bardzo zaskakującym wyborem, dlatego że Moabici pochodzili z kazirodczego związku Lota i jego najstarszej córki, czytamy o tym w Księdze Rodzaju 19:36, tak więc poczęły obie córki Lota z ojca swego, starsza urodziła syna i nazwała go Moab, on jest praojcem dzisiejszych Moabitów. Czyli Izrael i Moab mają wspólną historię. Tam potem była takie wydarzenie też w Księdze Wyjścia, kiedy Mojżesz prowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej, dotarł do granicy Moabu. Izraelici byli wtedy w podobnej sytuacji, co Izrael tutaj. Czyli to był głód, tak jak z czasów Księgi Rut, i proszą Moabitów, aby mogli kupić chleb i wodę od swoich kuzynów.
I wtedy Moabici odmawiają im chleba. I Moab, jak patrzymy na historię Izraela, to Moab wielokrotnie prześladował Izrael, szczególnie w czasach sędziów. Czyli Elimelech postanawia iść do kraju, który wcześniej odmawia Izraelowi chleba. I co się dzieje? Werset trzeci. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut. Mieszkali tam około 10 lat. Czyli umarł Elimelech, natomiast synowie Noemi wzięli sobie za żony Moabitki. I tutaj warto sobie zadać pytanie, czy był to grzech, czy to było coś złego. I odpowiadając na to pytanie, musimy zauważyć, że Biblia nie zabrania małżeństw, na przykład międzyrasowych, międzyetnicznych, tak, międzynarodowych, ale zabrania małżeństw międzyreligijnych, byśmy powiedzieli, czy małżeństw mieszanych duchowo. Bóg mówi, że jego lud nie powinien wchodzić w intymne relacje z niewierzącymi. Księga Liczb, 25 rozdział, opisuje wielką katastrofę w historii Izraela, kiedy izraelscy mężczyźni dopuścili się nierządu z moabickimi kobietami. I w rezultacie zginęło 24 tysiące izraelskich mężczyzn. I tutaj ci dwaj synowie Noemi też umierają. Czyli można powiedzieć, że to też jest jakiś przejaw Bożego sądu, oczywiście na mniejszą skalę, dlatego że nie mamy powodów, przynajmniej na początku tej księgi, nie mamy powodu, żeby sądzić, że Orpa i Rut, moabitki, były wtedy nawrócone w momencie, kiedy zawierały małżeństwo z Mahlonem i Kilionem, czyli synami Noemi. W Księdze Powtórzonego Prawa 7.3 Bóg mówi do Izraela, nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. To mówi o poganach zamieszkujących ziemię obiecaną. Powtórzonego Prawa 7.3, nie będziesz z nimi zawierał małżeństw, swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Czyli mamy jasne Boże ostrzeżenie, natomiast no często w naszej przewrotności robimy tak, że po prostu jesteśmy niczym Elimelech albo jego synowie i wiemy lepiej. Omijamy Słowo Boże, mamy 1001 powodów i wyjaśnień, że słuchaj, ale z nami jest inaczej, my mamy dobry plan dla naszego życia. I bez względu na to, co dzieje się później, to już teraz możemy powiedzieć, że Bóg nie błogosławi takich decyzji, jeżeli chodzi o poślubienie przez wierzącą osobę, osoby niewierzącej. Ilustracją tej prawdy jest chociażby prawo, mamy w Księdze Powtórzonego Prawa 22:10, takie prawo wydawałoby się od czapy, po prostu o co chodzi, brzmi ono, nie będziesz zaprzęgał do orki razem wołu i osła. I teraz dlaczego Bóg dał Izraelowi takie dziwne prawo? I nie chodzi o to, że rolnicy byli kuszeni, żeby orać jednocześnie wołem i osłem i Bóg w prawie mówi, nie rób tak, bo to jest grzech. Gdyby tak robili, to zwierzęta po prostu prawdopodobnie krążyłyby w kółko z powodu też pewnie różnic w rozmiarze osła i wołu, ale to nie byłby grzech. To najwyżej mogłaby być jakaś głupota albo jakiś może komiczny wygląd, gdyby tak zrobili. Sednem tego prawa było pokazanie Izraelowi, jak niespójne i bezowocne byłoby zaprzęganie się w jednym jarzmie z narodami, z ludźmi, którzy odrzucają Boga i Jego Słowo. I w tym przepisie właśnie ta wzmianka o wole i ośle, żeby nie zaprzęgać ich razem, ona nie jest przypadkowa, dlatego że wół był zwierzęciem ofiarnym, a osioł nie. Czyli nie wolno ich razem zaprzęgać. Izrael, lud oddzielony dla Boga, lud święty, nie może wchodzić w przymierze z tymi, którzy są poza ludem Bożym, którzy są poza obietnicami i przymierzem.
I te prawa oczywiście, one nie zabraniały Izraelowi przyjaźnić się, nie wiem, na przykład z cudzoziemcami, to prawo nie zabrania gościnności, ani służby miłosierdzia. Bóg nawet nie zabronił Izraelitom wspólnych posiłków z poganami, chociaż później, jak wiemy, już czytamy Ewangelię, to widzimy, że Żydzi ustanowili jakieś swoje jeszcze dodatkowe prawa i bariery, które uniemożliwiły im dzielenie się posiłkami z nieżydami. No ale to było złe, to było niebiblijne, to było ludzkie prawo, które Pan Jezus też krytykował. Prawo Boże zabrania w tym względzie przede wszystkim tej jednej rzeczy. Izraelici nie mogli zawierać przymierza małżeńskiego z poganinem. Jeżeli poganin nawrócił się do Boga i został włączony do wspólnoty przymierza, wówczas małżeństwo było zgodne z Bożą wolą. Dlatego zastosowanie dla nas jest takie. Jeżeli jesteś osobą niezamężną, to nie szukaj męża lub żony wśród osób, dla których Jezus jest kimś zupełnie obojętnym albo obcym. Jeżeli nie masz męża i żony, jesteś wierzący i pragniesz mieć rodzinę, to nie szukaj kandydatów na męża lub żonę wśród niechrześcijan. Ponieważ najważniejszą rzeczą, która powinna cię łączyć z małżonkiem, jest wasz Stwórca, ten, który jest autorem małżeństwa. Tak? Jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, nie ufa Jezusowi, nie chce respektować Jego woli, to nawet nie dopuszczaj myśli o poślubieniu takiej osoby. Możesz ją lubić, możesz się przyjaźnić, możesz, nie wiem, jechać razem na obóz i tak zaprosić do kościoła, ale nie poślubiaj takiej osoby, ponieważ głównym celem małżeństwa jest uwielbienie Boga i twoje uświęcenie, twoja radość, twoje spełnienie. A to jest możliwe wyłącznie przy założeniu, że mąż i żona budują na jednym fundamencie i idą razem w jednym kierunku. Tak, jeżeli budujecie na dwóch różnych fundamentach, jak takie małżeństwo ma się ostać i być szczęśliwe? Jeżeli idziecie w dwie różne strony pod względem duchowym, jak takie małżeństwo ma się ostać i ma być szczęśliwe? Tak więc prawdopodobne jest to, że synowie Elimelecha związali się z kobietami moabskimi, które jeszcze wówczas nie wyznawały Boga Izraela. Niektórzy komentatorzy tutaj dodają nawet, że sposobem, w jaki Elimelech, jego żona i synowie mogli otrzymać chleb i ziemię od moabitów, było dołączenie nawet do kultu moabskiego Boga Kemosza. Tutaj nie mamy tego w tekście, ale to jest wniosek niektórych komentatorów, że tylko na takich warunkach oni mogli w ogóle zintegrować się z tą społecznością moabitów. Tego nie wiemy, ale możemy podejrzewać, że zamiast głosić moabitom nawrócenie do Boga, to synowie Noemi są po prostu nawracani przez moabitów na fałszywy kult. I skutek jest taki, że umierają synowie Noemi, umiera jej mąż, czyli Elimelech, i to po prostu, to wszystko wygląda jak Boży sąd. Właśnie z powodu tego, że zamiast dołączyć do nawrócenia Izraela, oni po prostu uciekają, opuszczają ziemię, którą Bóg im dał. Także zobaczcie, że tragedia uderza w tę rodzinę raz za razem. Trzy kobiety owdowiały, pozostały bez środków do życia. Noemi straciła męża, straciła dwóch synów. Jeszcze na dodatek mieszka z dala od swojej ziemi, od swojego ludu, od miejsca, gdzie Bóg jest czczony. W Betlejem panuje głód, a teraz w jej sercu i duszy panuje jeszcze większy głód. Ale w szóstym wersecie pojawia się pierwszy raz w tej księdze takie jasne światełko, taki znak nadziei. Czytamy, że wtedy Noemi wraz ze swymi synowymi wyruszyła, aby wrócić z miasta Moabu, gdyż usłyszała w krainie Moabu, że Pan nawiedził swój lud, dając mu chleb. Czyli usłyszała, że Pan nawiedził swój chleb, że w domu chleba, czyli Betlejem, jest ponownie chleb, ponieważ Pan nawiedził swój lud. Zobaczcie, Pan nawiedził swój lud. To określenie jest ciekawe, bo żniwo w Betlejem, w Izraelu, to nie jest skutkiem tego, że
hurra, możemy cieszyć się, spadł deszcz. To jest raczej skutek tego, że Pan nawiedził swój lud, dając mu chleb, tak jak czytamy. I dał chleb nie w ten sposób, że nagle chleb zaczął spadać z nieba, lecz prawdopodobnie działo się to tak, że Bóg zesłał wiatr, chmury, które spuściły deszcz na izraelskie pola. I to też jest ciekawe, bo to nas uczy, jak powinniśmy postrzegać rzeczywistość. Jako chrześcijanie nie wierzymy w jakieś bezosobowe siły przyrody. Wierzymy, że za prawami w przyrodzie stoi Bóg, który aktywnie działa. Dlatego poprawne jest stwierdzenie, no na przykład mówimy, chmury spuściły deszcz. Okej, bo to widzimy, ale równie dobrze powinniśmy powiedzieć, Bóg zesłał deszcz. Tak? Jedno i drugie jest prawdą, jedno nie wyklucza drugiego. Bóg zesłał deszcz, jak? Gromadząc chmury poprzez wiatr, nad którego siłą i kierunkiem Bóg również panuje. Księga Psalmów, kilka wersetów o tym. Księga Psalmów 147, czy inaczej, Psalm 147, werset 16. On daje śnieg jak wełnę, szron jak popiół rozsypuje. To czyni Bóg. On daje śnieg jak wełnę, szron jak popiół rozsypuje. Psalm 135, werset 7. On sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje błyskawice z deszczem, wypuszcza wiatr ze swoich komór. Tak to czyni Bóg. Psalm 147, werset 8. Okrywa niebiosa obłokami, przygotowuje deszcz dla ziemi, sprawia, że trawa rośnie na górach. Czyli Bóg usuwa przekleństwo głodu i to jest dobra nowina. To jest dobra nowina dla Noemi, która wraca. Wraca do swojej ziemi. Tutaj też w tym powrocie Noemi do domu jest w pewnym sensie podobna do syna marnotrawnego, który w Ewangeliach wraca do domu ojca z dalekiego kraju. Można powiedzieć, że Noemi jest tutaj taką córką marnotrawną, która udała się wcześniej z mężem i synami do obcej ziemi, ale teraz wraca do domu i to jest po prostu jej jedyna nadzieja na przetrwanie. Także Noemi, jej dwie synowe, Orpa i Rut, wracają do ziemi obiecanej. Tutaj zauważcie, że mamy do czynienia z Eksodusem, czyli najpierw jest wygnanie, można powiedzieć, są w Moabie, a następnie wracają do ziemi, którą Bóg dał Izraelowi. I w zasadzie, słuchajcie, całą Biblię można rozumieć i czytać jako historię wygnania i powrotu, Eksodusu. W Egipcie na przykład, to jest taki klasyczny oczywiście Eksodus, mamy księgę wyjścia zwaną Eksodus. W Egipcie cały naród Izraela jest zniewolony przez Faraona. Faraon, tu powinniśmy widzieć też obraz Ewangelii, Faraon jest jak wąż, który chce zabić potomstwo kobiety, czyli Izraela. Czyli chce zabić po prostu hebrajskich chłopców. Tak, to jest obraz Ewangelii. Diabeł, myślcie o diable i Chrystusie. W odpowiedzi Bóg osądził Faraona i wyprowadził swój lud z Egiptu, dając im jeszcze ogromne łupy, kosztowności egipskie. I w Biblii jest wiele tych można powiedzieć, cykli wygnania, Eksodusu. Adam i Ewa są postawieni w ogrodzie Eden z dostępem do drzewa życia, ale odmawiają okazania cierpliwej wiary i sięgają po te królewskie dary mądrości, zamiast czekać cierpliwie, aż Bóg pozwoli im zrywać owoce. I w konsekwencji swojego grzechu Adam i Ewa są wygnani z ogrodu Eden. I potem od tego momentu całą Biblię można postrzegać jako Boże działanie, który dokonuje Eksodusu jego ludzi, można powiedzieć powrotu, że Boże działanie od tamtej pory ma na celu powrót ludzi do ogrodu, przed jego oblicze. I temu służyły ofiary, kapłaństwo w Starym Testamencie, świątynia, symbolika świątyni, nawet geograficzna lokalizacja świątyni. To wszystko miało symbolikę powrotu
do ogrodu symbolizowanego przez miejsce najświętsze w świątyni, gdzie pamiętacie, była zasłona, były też te symbole, miecz, ogień, zwierzęta były rozcinane, dym się unosił do góry, że to też symbol tych cherubów, które strzegły wejścia do ogrodu po wygnaniu Adama i Ewy, że cała historia Biblii od tego momentu to jest historia Bożego ocalenia, eksodusu, powrotu ludu przed Boży tron, do ogrodu. I ten ostateczny cykl wygnania i eksodusu ma miejsce na krzyżu. Jezus zostaje właśnie, można powiedzieć, wygnany na krzyżu. Jest wygnany z miasta Jerozolimy, cierpi poza obozem, jak mówi list do Hebrajczyków, wygnany ze społeczności Izraela, wygnany nawet z obecności swojego Ojca, jak woła na krzyżu, ale potem wraca. Wraca z krainy umarłych do krainy żyjących w swoim zmartwychwstaniu, po czym, tak jak Izrael, to jest ta sama historia, zobaczcie, tak jak Izrael wyszedł do ziemi obiecanej, wynosząc kosztowności, tak Jezus dzięki swojej ofierze przynosi nam dary, z których największym jest oczywiście dar Ducha Świętego. I tu w Księdze Rut mamy tę samą historię. Wygnanie do Moabu i powrót do ziemi Izraela. I teraz tak, różnica z tymi innymi eksodusami wydaje się być taka, że Noemi, w przeciwieństwie na przykład do Izraelitów w Egipcie, ona wychodzi z Moabu z pustymi rękoma, z niczym. Ale znów, to nie jest do końca prawda, bo w rzeczywistości wraca z Moabu do ziemi obiecanej z przynajmniej jednym wspaniałym, nazwijmy w cudzysłowie, łupem, a mianowicie wraca z Rut. Ona wraca z tym, co Moab ma najlepszego, najcenniejszego. Z Rut, która jest, jak się okaże, po prostu bohaterką wiary. I oczywiście na początku księgi Noemi tutaj nie zdaje sobie z tego sprawy. Ona nawet mówi, że nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Ale później, w trakcie całej tej historii, ona sobie zda sobie sprawę z tego, jak Bóg ją prowadził i kształtował przez te trudne doświadczenia. Odnieśmy to do naszego życia. Pomyślmy, jak często robimy to, co Noemi, czyli najpierw narzekamy na swój los, widząc ciemną stronę sytuacji, przez którą przechodzimy. Że gdzieś nawet nie potrafimy dostrzec promyka światła, gdy patrzymy na burzowe chmury, które zbierają się nad naszymi głowami. Ale nawet te burzowe chmury są częścią dobrego Bożego planu. I nie zawsze to jest łatwy plan na pewnych etapach naszego życia, przez które przechodzimy, ale to jest zawsze dobry plan i tej obietnicy powinniśmy się uchwycić. Podsumowując, Księga Rut przedstawia historię tego, jak Izrael przeszedł od krwawych, chaotycznych czasów sędziów do swojego największego króla, czyli Dawida. Tak? Księga Rut jest pomiędzy krwawą księgą sędziów a księgą, gdzie Bóg powołuje i namaszcza Dawida na króla. I chociaż tak właśnie Księga Rut, ona łączy te dwie księgi, sędziów i Samuelowe, to jest zupełnie inna od tych dwóch. Księga Sędziów jest pełna epickich bitew, jest pełna również okrucieństwa, jest pełna niezwykłych, cudownych zwycięstw sędziów nad wrogami Izraela. To tam czytamy, na przykład w Księdze Sędziów czytamy o 300 ludziach Gedeona, którzy pokonują Midianitów. Czytamy o niesamowitych wyczynach Samsona w walkach z Filistynami. Księgi Samuelowe też są pełne epickich bitew. No, klasyczna walka to oczywiście historia Dawida, który pokonuje Goliata. Natomiast Księga Rut jest pomiędzy tymi dwoma księgami i tam nie ma żadnej bitwy. Nie ma tam żadnych walk, nie ma jakichś niewiarygodnych wydarzeń, nie ma tutaj jakichś
spektakularnych cudów, nie ma w niej jakichś wielkich ludzi, przynajmniej tak się wydaje, jakichś herosów. Ta księga, Księga Rut, opisuje po prostu zwykłych ludzi. Ona mówi o zwykłych ludzi jak ty czy ja, o zwykłym codziennym życiu. Księga Rut mówi o codziennych, przyziemnych wydarzeniach, takich jak żniwa, codzienna praca, wędrówka. Mówi o ludziach, którzy po prostu chcą przetrwać codzienne trudności życiowe. I przesłanie takie jest, że właśnie poprzez te zwykłe rzeczy, to co przyziemne i zwyczajne, Bóg działa i dokonuje niezwykłych rzeczy. On jest Bogiem, który wypełnia swoją wolę przez zwykłych ludzi. W pierwszym liście do Koryntian 1:26 czytamy, właśnie ten urywek przedstawia nam tę prawdę. 1 Koryntian 1:26. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I Księga Rut o tym mówi, że Bóg wybrał zwykłą dziewczynę o imieniu Rut, aby ona była częścią wspaniałego Bożego planu w historii. Że to właśnie poprzez tę zwykłą dziewczynę, która jest wierna w małych, codziennych rzeczach, poprzez nią, z jej linii, na świat ma przyjść sam Mesjasz. Ta zwykła dziewczyna, która się nawraca, udaje się wraz z Noemi do ludu Bożego, a następnie wytrwale i wiernie pracuje. Wkrótce zostaje prababką Dawida, a jej imię jest wymienione w genealogii Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza 1:5. Rut jest po prostu bohaterką wiary. Czyli możemy być kimś w oczach świata, kimś zwykłym, kimś szarym, nawet dla wielu ludzi po prostu niezauważeni. Możemy być nikim dla świata, ale nie dla Boga. On cię powołał, żeby cię użyć do wypełnienia Jego woli, właśnie poprzez, tak jak w sytuacji Rut i Noemi, przez zwykłe, codzienne życie, przez zwykłą, codzienną wierność Bogu w małych rzeczach. I właśnie tę prawdę widzimy w historii Noemi i Rut. Pomódlmy się. Boże, prosimy Cię o moc Twojego Ducha, aby nam towarzyszył w trakcie też stosowania tego wszystkiego, czego uczymy się z Twojego Słowa. Panie, wyznajemy, że samo słuchanie to za mało. Wiemy, że drzewo poznajemy po owocach i wspomagaj nas, Boże, aby nasz owoc był obfity, byśmy każdego kolejnego dnia czynili kolejny krok ku większemu uświęceniu. I modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen.